Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony będę Lazarus i oczywiście mój świat na modach, tak po prostu. Kochani, co was tutaj sprowadza? Piszcie mi w komentarzach, co u was tam słychać, jak tam kończą się wakacje. No nie, może nie powinienem mówić, bo to taka dla niektórych smutna wiadomość, ale wiecie, no, będą następne wakacje i tak i następne, więc się nie przejmujcie, szybko zleci, bardzo szybko. Bo u mnie ciekawie. Mianowicie, no nie mogłem się powstrzymać, no i musiałem, zobaczcie co, musiałem zabić 5 razy jeszcze tego bossa z botanii ostatniego. Miał już nie być botanii, ale oczywiście ja musiałem, bo kuźwa, już nie wytrzymałem. No wybaczcie, moja wina, jestem ciekaw, a to są skrzyneczki, w ogóle co to tutaj jakieś takie... Nie wiem, o co chodzi. To są skrzyneczki, które mogą dać nam z botanii jakieś magiczne rzeczy, których nigdy jeszcze nie mieliśmy. I których się nie da skraftować. Więc spróbujemy. Spróbujemy. W międzyczasie jeszcze oczywiście jeden z widzów pytał się, jaką ja mam broń. Ja mam broń Stinkersa. Jeżeli ktoś oglądał poprzednie odcinki i to kawał drogi wstecz, to wie, jak ja to zrobiłem. To jest ten taki mod, co się przepala różne z metale, można różne części, na przykład miecza złożyć i tak dalej, i tak dalej. I mam 24 atak damage'a. Całkiem przyzwoicie. Dobra, wiecie co? Tak sobie myślę. Polećmy gdzieś dalej, od domu. A takie jakiś teren, że tak powiem, taki pusty. Kapusty. O, wiem gdzie. Czekajcie, tutaj moja stacja kosmiczna. Tam sobie polecimy, na tą wysepkę. Kurde, fajne te wysepki z Tinkersa są, naprawdę. Mi się bardzo podobają. Ciekawe, tylko wiem jedno, że te zielone właśnie co trzyma, puszeczki się bagują troszeczkę jeszcze w botanii. Oni to niby nad tym pracują. Tam w changelogu czytałem moda. Tutaj tylko się spawnują, cholera. Nie ma, dobra. Dobra, uwaga! Co dostałem? The dice lance on Android seems a vanished wind in the afterworld. Aha, że zniknęło w powietrzu. Znowu. Nie fart. Widzicie? Aha, bo to jest jakieś losowanie, dobra, bo to jest, rzucam kostką, tak? I co? Aaa, to takie, fajna ta wieża, ten Battle Tower. Podoba mi się. No dobra. Nie wyszło, ale mamy tego Pinkanatora. To wtedy musiałem mieć farta dużego. No, widzicie. Zobaczymy. I dlatego dzisiaj, kochani, przyzwiemy sobie Witchera i... Co to za tunel tam jest? A, dobra, pod farmą, okej. Okay. Nie wczytują się czanki. Cholera wie czemu? Prawdopodobnie serwer nie nadąża, to znaczy serwer i mój komputer, bo mój komputer też musi nadążać, bo to jest tak dziwnie. Przyzwiemy sobie... tam były cztery, czekaj, tylko czy ja mam czaszki? Uff, trzy zostały mi, cholera jasna, niedobrze, bardzo niedobrze. Okej, wypad stąd robimy, a właśnie, kochani, bo... Dużo dyskusji było pod moimi filmami, tam w komentarzach, na temat tego, jak on się nazywa. Wiecie co, zabierzmy tą aurę. No, wypadł stąd. Dziękuję. Gdzieś coś pływa, jakaś lawa, więc trzeba uważać. Dobra. No, możemy go tu przybrać. Odnośnie mojej paczki, paczki magicznej, którą zamierzam zrobić dla was, sam nie wiem, czy będę ją nagrywał. Nie trafiłem. No proszę. Nie wiem, czy będę ją nagrywał, dlatego że... Dobra, poczekamy z tym jednym, tylko skończę mówić. Dlatego że jakoś na razie mi się nie śpieszy do takich magicznych typowo, ze względu na to, że dużo tam crafta było w tej serii, dużo botanii, takich magicznych duperelków. No i ogólnie na razie mam dosyć, no nie? Ale to nie znaczy, że dla was, żebyście mogli sobie pograć i prawdopodobnie, no teoretycznie, będzie mniej obciążało komputer. Ile? Nie mówię od razu ile, bo to będzie problem, bo sam nie wiem, bo część modów trzeba dodać, część nie.
Ja myślę tak, ta paczka, na której jesteśmy teraz, znaczy ja jestem, ona jest mega wymagająca, ona ma tak minimum 2,5 giga warto by było przypisać według mnie. Ona pójdzie na 2 giga, na 1,5, ale to już chodzi pod względem wydajności, prawda, czyli jakieś tam lagowania, prawda, więc to jest problem. Natomiast ta, co szykuje następną paczkę, którą będę nagrywał, co jest niespodzianką, od września, to będzie też wymagająca paczusia, więc przykro mi. A tylko dla tych teoretycznie, co... Uwaga! Wow! 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 Cześć, Żutek! Dobra, i co jest gra? O, można... Really? Aż zdejmę... Czekajcie. Really? Niesamowite. To jakieś inferaldy, że tak bubelki lecą? Jesus, ile od życia. Fajny, fajny kompan. Tylko latać się chyba na nim. Czekajcie. O. Nie da, chodź. Chodź, kolego. Idziemy do domu. No, idziesz? No come on, no nie bądź pierdołka. O yes. No, no. Popatrz, ja latam. Ty też powinieneś. Kurczę, 100 lat mu to zajmie. Wiecie co? Zobaczmy, czy... Czy on się tepnie? Nope. Ale możemy go zabrać. Czekajcie, mam pomysł. Zabierzemy go stamtąd. Gdzieś go zostawimy sobie tutaj na straży. No bo to tak, wiecie, boję się go brać ze sobą, bo on wszystko zaraz rozwali, więc ogólnie rzecz biorąc to chyba nie o to chodzi. Wow, gdzie mój magazyn? Nie wczytał się. Mamy tu Safrineta, dobra. A... Release capture, dobra. Okej. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Bo wiem, że Golden Lassem nie powinniśmy dać rady. Cześć, Żutek. Złapany? Tak. Pink water, to tam tego. Co, gdzie go tu postawić? Gdzie on mógłby mi... A wiecie co, mógłby sobie farmy mi pilnować z tej strony. Tu nikt nie chodzi. Chociaż nie mógłby spaść. Niech się to w cholera zacznie wczytywać. No zobaczcie, jak mi się nie wczytuje. Stanowczo... Mój komputer się grzeje, no niestety znowu upały wróciły. Dobra, to będzie... Ja wiem, on będzie mi tutaj pilnował. O! Pilnuj... Tak, pilnuj tutaj mojej zbrojowni. Dobra, i czekaj koleś, chyba tędy nie wyjdziesz nawet. Za duży jesteś. Dobra, zostań tam i pilnuj. Różowego Witcher, nie no litości, proszę was. Mam też 30 lucky bloków zrobiłem. Teoretycznie chyba mogę nawet więcej zrobić. Właśnie, a jak byśmy nazwali tego naszego kolesia? Kurde, nie mam pomysłu. Miu. Może weźcie, napiszcie mi w komentarzach, jak byśmy go nazwali, ale jedno imię, a nie kurde 1 210 300 400, nie? Bo jestem bardzo ciekaw, jak byśmy to zrobili. Wracając do tematu, mam lucky bloki, prosiliście o to nieraz, żebym zrobił małą serię, znaczy małą serię, jakiś odcinek poświęcił lucky blokom i tak też zrobimy. I wiecie co, tamta, albo nie tamta, czekajcie, gdzie tu polecieć, tu to nie, bo tu pająki grasują. I to takie te hunger, kurde, inferale, które uwielbiają zżerać przedmioty, więc nie, może tutaj? O, a może na tej wieży, na początek, czemu nie? Lucky block. Shit! Nie taki lucky. Nic nie widzę. O kuźwa. Dlaczego... 18 sekund aż? Odlecimy trochę do góry. Ja pierdzielę, nic nie widzę! Słońca nie widzę, nie widzę nic. Dobra, przez ten czas powiem. Jak mówiłem o tej magicznej paczuszce,
No wiadomo, no część modów trzeba dodać, część nie, ale tak wiecie, tak. A jeszcze pada, no. To. Wpadłem do wody. Idzie to dziadostwo. Nie ma. Really? Pogięte. Napiszcie mi jedną rzecz jeszcze, dla tych, co się bardziej znają. Czy magiczna paczka modów miałaby być na tym generatorze świata, czyli Biome Planty, czy może dla odmiany XXL Biomes jest coś takiego? Jakie chamstwo! Ty widzieliście, dziura się zrobiła? Wow, i prosto do lawy! Dlaczego dostałem piorunem? A tutaj kolega chyba. Inferalny? Nie. Czemu dostałem piorunem? Zobaczcie, przez wszystkie te pajęczynki i dupcia, już się nie uwolnimy. Ale chams, to pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra. Trzeba uważać. Czyli nie mamy żadnych klocków, żeby to załatać. Czekajcie, weźmiemy może. O, dajcie trochę tych. Trochę mało! Dajcie może to. Żebym nie wpadł, bo ja to wiecie, ja mam tendencję. No jeszcze jeden. O, dobra. Jesteśmy w miarę bezpieczni, dobra. Wow! Majątek, przyda mi się złoto, szczególnie, bo mam trochę złota. Dynie? Okej, lubimy dynie. Mięsko też lubimy. O, dostałem monetę niby, coin. Mam wrzucić do... No, to mi się podoba. I wiecie, co mi się najbardziej podoba? Patrzcie na to. Czekajcie. Tu jest beacon. I dużo żelaza. O, jodową mogę wykopać. Bardzo fajnie. Bo tutaj jest ta dziura, muszę uważać. Mogę wam zdradzić jedną rzecz. Niektórzy się ucieszą, niektórzy nie. No, to jest normalne. Nie dogonisz wszystkim. Przede wszystkim ucieszą się ci, co używają Minecrafta wersji premium, czyli po prostu oryginalny Minecraft, nie jakiś tam Really? Znowu z dziurą. Woda w ocean się przelał, zalał tam, bardzo dobrze, zalej. A co? Czemu? Was shot by the grim zombie. What? Co tu się dzieje w ogóle? Ktoś mi wytłumaczy? Okej. Weźmiemy, załatamy kolejny raz dziury. Wiecie co? Część rzeczy wyślę od razu. Dobra. To dynie fajne są. Dynie lubimy, mięsko tym bardziej. O. Od razu lepiej. Mianowicie, to co mówiłem, że niektórzy się ucieszą, niektórzy, szczególnie posiadacze wersji oryginalnej Minecrafta. Mianowicie, paczka przyszła, która tu będzie, już od razu zdradzę tajemnicę, bo już niektórzy będą mnie tutaj męczyli. Do następnej serii, która będzie od września. No poważnie, zombie brain. Skrzynek. Nic ciekawego i wiaderko wezmę. Sam bullshit. Same dziadostwo! No dobra, to tutaj teraz. Patyk! Ale... Czy ktoś coś napisał? Nie, po prostu dostałem patyk. Patyk! Really? Co w tej skrzynce jest? Nic nie ma. Chciałem, wiecie co, to zabierzemy tą skrzynkę. O to chodzi, że najbliższa paczka modów, tak samo i magiczna, będzie osadzona na... Technic Launcherze. Tak jest. To wywalmy patyk też. Patyk nie podoba mi się. Niedobry patyk. Technic Launcher. Wow, karotki. Jest dla tych, co mają oryginalne. To mi się podoba.
Więc tak to wygląda. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy powiedzą: Venom, ale ja jestem na pirackiej wersji, a już jak mi ktoś powie, że Minecraft by Zyczu, czy jaki tam, to jest po prostu wersja Minecrafta Zyczu. No nie, to teraz to zrobiłem głupota. Właśnie, zebrałem śmieci. Że to jest po prostu inna wersja Minecrafta, bo Zyczu niby jakiś tam to zrobił, to ja go, kurde, wiecie co, to do szkoły wróćcie. O, to, ale Diamond mi się przyda. Minecraft by Zyczu to jest nic innego jak wersja piracka Minecrafta, nic więcej. Tylko po prostu koleś oprzedł zabezpieczenia, których prawie nie było, bo Mojang... A cześć! Ale panie, ale ty za tyle tych, wiecie co, ty tych diamentów takiej badziewie sprzedajesz? Nie no, Lucky Villager, idź stąd. Idź, przesuń się, przesuń się! O, to lubimy, tak, to lubimy. Wiaderka jak najbardziej, wszelkiego rodzaju, z mlekiem i nie tylko. No, ho, ho! Więc zdaję sobie sprawę, że... Że niektórzy powiedzą: Venom, ale ja nie mam tego, jak to się nazywa, to też mogę wychalić. Nie mam oryginalnego Minecrafta i tak dalej, nie stać mnie, coś tam, różne... Really? Jeszcze jeden? Wiecie co? A to ten pewnie walił do mnie piorunami. Jakiś taki enchantowany. Mam pomysł. A weźmiemy sobie tych villagerów, wrzucimy do siebie tam. Ja wiem, nie zrobiłem jeszcze osiedla dla villagerów, ale wiecie co, nie chce mi się. No nie chce mi się, no, nie nudzi mi się w życiu. Jest tyle rzeczy do zrobienia, a ja ciągle, wiecie, jeszcze ostatnio w podróżach i tak dalej, dlatego te odcinki tak czasem bywały, wiecie, różnych porach. Więc no sorry, winę tu, ale takie jest życie. Więc dla tych, co nie mają, są non-premium, czyli po prostu wersja nieoryginalna, bo non-premium to znaczy nieoryginalna, nic więcej. Wezmę te paczuszki, spakuję i będą dostępne po prostu do pobrania i tyle. No tak zrobimy, nie? Ale dla tych... Kuśma, czekajcie. Dobra. Żeby nie spadło to do wody, wiecie? No. Okej. Dobra. To jest świetna rzecz. Mine Factory Reloaded. Polecam. Dobra. Co tu będzie tym razem? Znowu skrzynka z jakimś shitem. Mamy leksykę, bo tani to są te flippersy. Do niby lepiej się pływa pod wodą, ale to jest wszystko dziadostwo. Dobra, nic ciekawego. A tu? No nie jest zły. Nie jest zły. Chociaż... Kusza jest lepsza. Znowu skrzynka, really? Gumowe buty. Nie, wadding. Nie wiem, co to jest wedding. Wadding. What the fuck? Miejsca mi tu zaczyna brakować. Komando! Really? Tak kowadłem dostać łeb? To było chamstwo. To było naprawdę chamsko. A, to tutaj. Tak. Takie to będzie... Czekajcie, bo ja zaraz będę miał pełny ekwipunek takich rzeczy. Co to? Tego nie znam. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Zbugowało się gdzieś. No kurde, książeczka była jakaś. Taka do przeczytania, no. No really? O, jest tu. Przeleciała przez schody. Co tutaj jest za info? The Lucky Block. Fortuna's Block od Weather. Rozumiem. To jest po prostu instrukcja do moda. Ale numer. Ale nie przejmujcie się, kochani. O, zbroje te można. Hałd. Diamentówkę weźmiemy. No nie. To out. To zresztą też. Więc nie, ale się nie przejmujcie. A?
Really? You wish come true. Moje życzenie stało się prawdą, jeżeli lubię ziemniaki. No nie. Ale lubię bacony. I iron, którego teraz będę miał dużo. No, lucky bloki są pod tym względem fajne. Oj, śmietnik się zrobił. A ja jestem pełny. Cholera, czekajcie. Dobra, weźmiemy to, pozbieramy. No kurde, nie mogę wejść. No, więc reasumując. Wyjdą dwie paczki modów. Jedna będzie paczką... Po co mi tyle ziemniaków? Paczką we wrześniu. Właśnie te zgniłych to nie potrzebuję. O, jeszcze jeden lucky block. We wrześniu. Tak z nieba? No dobra, emerald to emerald, słuchajcie, ja nie narzekam, no. Dobra, chyba mamy wsio, nie? Co byśmy chcieli? Tutaj po przerwie... idziemy do biblioteczki postawiać te rzeczy. No, więc we wrześniu będzie paczuśka nowa na Technic Launcherze. Dla tych, co wiedzą, o co chodzi, to ok. Jak nie wiedzą, to się dowiedzą. We wrześniu. Nic się nie wczytało tutaj. Będzie to paczuszka dla tych, co mają premium. Dla tych, co nie mają premium, no sorry, trzeba cierpieć. Czyli będzie normalnie do pobrania, tak jak TAS, po prostu z serwera. Jakiegoś tam hostingu, nie? A cześć, ziemniaczek. Ten, kto pisał pod filmikami, jak jakieś imię nadać temu ziemniaczkowi, żeby jego wygląd się jakoś zmienił, napiszcie mi jeszcze raz, o co chodziło, jakie imię, bo kurde, nie pamiętam, nie mogę tego znaleźć, no. A tak chciałem mieć. Bo ziemniaczek jest w porzo. Dobra, tutaj... Boże, w nic się nie wczytało. Za szybko podróżuję, to dlatego. To jest zagroda dla villagerów. Masz, towarzysze. Nie chcę mi się tych osiedli dla nich robić, to jest mordęga. Ewentualnie... Mógłbym technologicznie skopiować jedno osiedle. Właściwie to tu można. I wsadzić tam... Czekajcie, to tu. Ten coin wyrzucić. W ogóle co tu wyrzucić trzeba z tej skrzynki, bo już pewnie pełna. O Jezu, Siecku, jakieś rzeczy poznajdywałem. To można wyrzucić. To też. O, iron przerobić na iron. To jest gold. Dobra. Czyli iron na iron. O ile ironu? No, przyda się. Zawsze się przyda. Pamiętajcie, iron jest dobrą rzeczą. Czyli żelazo. Żelazo. Śmietnik. Out. Dobra. Składniki tu. Jakoś alchemią się nie zająłem w tym sezonie w ogóle. Nic. Trzeba będzie w przyszłym. Jakieś dziwne rzeczy, nie chcę mi się ich sprzątać, ale wiecie co? O, latarnia. Tak, żeby było klasycznie, porządnie. Musimy coś tak wykorzystać. Nie, dziadowsko wygląda. O, zrobimy trolla Mardartowi. O, tak. Dobry troll nie jest zły. Podlecimy. O, właśnie, trzeba by go trochę potrollować, żeby nie było, nie? No leć! Leć! Leć, dobra, doleciał. Czekajcie, gdzie jest jego... Tutaj jest, dobra. Pierw on tu schodzi. Zrobimy mu takiego trolla, że... O. O. Tak. Ale głupie to. A czekajcie, to od spodu trzeba... Łaj, nie lataj, wiadomo. Pierwszy troll. A tutaj... się jego owce produkują. Czekajcie. Coś tutaj musimy mu zrobić, żeby było śmiesznie. Widzę, że pracował dużo nad botanią. Ciekawe, czy on ma... A co to jest?
O, nie ma. I na końcu... Światło. Aha, on już energii nie ma w tym. O! Od razu lepiej. O, aż się, zobaczcie, pokryła dnia... tym, od reaktora. Zimnym. Co? Aha. Dobra. Tak patrzyłem, o co chodzi, kurde, dlaczego to ma takie szpony, ale... Okej. To zbiera. To robi to. Tutaj widzę... Jego. No zobaczmy, jak on tą botanię zrobił. Przyjemnie. Trochę pierdzielnik, ale przyjemnie. Nie? No napiszcie coś miłego jemu, żeby się cieszył, wiecie, bo się starał. Całkiem w porzo. Dużo musiał narobić tych brików. Wiem, że one są kosztowne. A, to te niebieskie... Dobra. Woda jest, to te niebieskie kwiatki zbierają. Aha. No dobre, dobre, podoba mi się. Bardzo fajnie zrobione. Chociaż jedno. Okej, okay, wychodzimy. Nasz troll się udał. A, właśnie, mam pytanie, słuchajcie. Poza na imieniem. Jak nazwać, o, może po prostu. Jak nazwać naszego Witchera różowego, który nam... pilnuje zbrojowni, to jeszcze mi powiedzcie, kochani, w paczce magicznej, którą dla was mam przygotować, jaki ma być generator świata? Czy biome planty, to co mamy tutaj, tak, to są te drzewa różne, różne te biomy właśnie typowe dla biome planty i tak dalej. Czy drugi mod, który też jest bardzo dobry według mnie, jest to... Boże... Extra biome czy XXL biome? Jakoś tak. Bo jeden i drugi jest po rząsiu. Napiszcie mi, który byście uważali, że jest fajniejszy. Tym bardziej, że paczka magiczna nie będzie miała... będzie miała zero, prawie zero, no, techniki. Czyli żadnych maszynek, żadnych rzeczy związanych typu z komputerami, z innymi rzeczami. Ewentualnie extra utilities typu jako narzędzia takie typu właśnie Golden Lasso i tak dalej. To są takie... takie bajerki, o, może tylko tyle. I jedyną rzeczą chyba, jaką planuję, to będzie, że będzie można używać skrzyneczek ironowych i tych lepszych, takich ulepszonych. Beczek też nie planuję, żeby robić. Więc ogólnie rzecz biorąc, no napiszcie mi, co uważacie, jaki generator. Więc dobra, ja się nagadałem. Mam nadzieję, że się podobało. Dzisiejszy taki odcinek na luzie bardziej. Więc komentujcie, subskrybujcie i trzymajcie się do następnego. Hejka i pada!